No, z racji braku zainteresowania moim kanałem, moje filmiki mają coraz mniej wyświetleń, postanowiłem was zanudzić na śmierć, tak żeby skończyć swoją działalność. No i także pomarudzę jeszcze trochę o tym Harmanie, bo stwierdziłem, że ten głośnik jest na tyle dobry, że nie ma co szukać, kombinować, bo no jedynie coś, co jest może w stanie mu dorównać albo przebić, to kosztuje ponad tysiaka, około 1500, dlatego on też teraz ma aktualnie taką cenę minimalnie od 1400, nawet do ponad 1700 albo 1800 widziałem, a ja go kiedyś kupiłem, z tego co pamiętam, za jakieś 9 stówek, jakaś troszeczkę taka promocja była, bo on wtedy normalną cenę miał te 3 lata temu, 1000 i ponad 1000 był, ale tak z groszami, a ja kupiłem go najtaniej, jakiś już nie pamiętam, 899 czy 989, ale nie całego tysiaka za niego dałem. Także teraz rozważając wymianę baterii, no taka zwykła standardowa też 3000 mAh to kosztuje stóweczkę. No zamówiłem sobie taką, ale gdzieś tam czytałem jakieś opinie, że ona nie do końca jest taka, jaka powinna, że gdzieś tam w połowie mocy zaczyna harczeć, pierdzieć. Nie wiem, może nie każda taka jest, a może komuś sprzedali nie taką jak trzeba. Także no zamówiłem taką i ona tutaj jest z Polski, gdzieś z Warszawy, także ona na dniach przyjdzie. Ale też zamówiłem na jakiejś stronie, to nie było na AliExpressie, muszę zobaczyć, na jakiej to było stronie. Taką większą, 9000 mAh. Czy to jest to? Tyle tych maili mi się nasły. Tak, to jest to jakiś sklep o nazwie Grandaldo czy coś takiego. Grandaldo chyba jakoś tak. Tylko tam znalazłem tą baterię o większej pojemności. No i niestety ona tam kosztuje prawie 500, ale jeśli taka bateria rzeczywiście jest do tego Harmana i 3 razy mocniejsza niż oryginalna, to według mnie warto, bo za tą cenę i tak nie kupię lepszego głośnika, a Harmanek jednak gra idealnie. Ja nie wiem, co ja się tutaj czepiałem do sopranów, te soprany też tutaj są piękne. No oczywiście nie są takie jak przesadzone, jak w DT-75, kiedy się da na maksa, czy w Kondorze, czy w Diorce, ale są dobrze wyważone, są na tyle wyważone, że jak się da na maksa, to nie tnie po uszach, nie trzeba ich zmniejszać, tak jak właśnie w tych sprzętach, o których wspomniałem, że kiedy się daje soprany na maksa i głośność na maksa, to te soprany za bardzo kują, trzeba je zmniejszać do poziomu mniej więcej takiego, jak ma ten Harman, bo ten Harman ma właśnie takie soprany mniej więcej jak Sony, tylko że Sony miał tych wysokich, średnich trochę więcej i było takie wrażenie, jakby miał ciut więcej tych sopranów, ale nie. Tutaj czasami zdarzają się takie utwory, że ma się wrażenie, że Harman ma więcej tych sopranów, a że basów ma więcej, to już jest pewne na bank, bo to na pewno łupie lepiej od PM22, a Sony grał podobnie jak PM22, jak jedna kolumna z PM22. No to już gra bardziej jak JVC NB200, tyle że ładniej. Tu jest ładniejszy ten bas niż w NB200. No czyli coś też nie do końca jak Diora, bo Diora ma większy nacisk na te średnie i wysokie tony. Trochę tutaj słychać przesadę tych wysokich i średnich tonów, no ale ma to swój urok, oczywiście gra to najbardziej detalicznie, ale ten głośniczek mocowo, wyważeniem tych tonów, to gra genialnie, można by nawet porównać do, no bo do AK-44 czy do Sharpa też nie porówna, bo one też już tak bardziej dudniąco grają. Jedynie Diorka, jakby nie ta przewaga tonów średnich i wysokich, to basowo, jakościowo grałaby podobnie do tego głośnika, także ten głośnik można by jedynie porównać do jednej kolumny bluesa.
No tyle, że ono ma stereo, ten głośniczek, i to jest takie całkiem ładne to stereo, mimo że nie ma żadnego live'a, chociaż tam można włączyć jakiś taki tryb rozszerzony, ale on jakoś tak za bardzo skrzeci, dlatego ja go nie używam, zaraz wam pokażę, nie, jak to będzie na mikrofonie słychać. Tutaj trzeba było przytrzymać Bluetoucha i minusa chyba, żeby ten tryb się załączył, i to z dobra jakieś 8 czy 10 sekund trzeba to przytrzymać. A zaraz zobaczymy, jaka będzie różnica w brzmieniu. Wiem, że o, no jakoś tak skrzycząco, nie bardzo mi to wpadało w ucho. Stereofonii to jakby nie poszerza, tylko więcej średnich się włącza, tak wtedy dźwięk się robi taki bardziej upodobniony do tego Sony właśnie XB43. Zobaczmy na maksa, czy to nie jest zbytnio denerwujące. Bo jeśli ktoś twierdzi, że Harman ma za mało średnich, no to można sobie włączyć ten tryb właśnie. I nie dość, że on gra w tym trybie głośniej, to ma więcej właśnie tych średnich. Zobaczmy. To jest na maksa. To niech się muzyczka rozkręci. No nie no. Nie gra to też jakoś źle. Też można tego trybu używać. To zależy od okoliczności. Na przykład tutaj w garażu nie brzmi to źle. No zdecydowanie więcej średnich się załącza w tym trybie. Kurczę, też brzmi całkiem fajnie. Tak narzekałem na ten tryb, ale no spokojnie można z nim eksperymentować, bo na pewno są utwory, gdzie ten tryb robi lepsze wrażenie. Nie jest tak głucho. I jeszcze raz przejdźmy na ten tryb standardowy. Teraz tryb standardowy, no zdecydowanie średnich zeszło i jednak jakby przestrzeń też troszeczkę schodzi, czyli ten rozszerzony tryb stereofoniczny, czy jak on się tutaj nazywa w tym głośniku, dodaje trochę szerokości i trochę rozjaśnia tą barwę. Także według mnie warto jest zainwestować w ten głośnik niż szukać, kombinować jakiegoś tańszego zamiennika. Bo żaden tańszy zamiennik mu nie dorówna. Coś jedynie w podobnych kosztach może go przewyższyć albo mu dorównać. No. I co jeszcze miałem powiedzieć na dzisiaj? Aha, no idzie mały głośniczek MovoPlay Creativa. Taki zamienniczek Goa, którego noszę przy pasku, który już mi się strasznie znudził. A ten Creativek poza tym, że jest mocniejszy, ma stereo, też jest leciutki, leży trochę taki bardziej beczułkowaty, będzie sobie tam latał przy tym pasku, ale kiedyś też go tak nosiłem, bo miałem ten głośniczek, potem go oddałem. Powiedzmy, że miałem taki jakby no wypożyczony w dzierżawie ten głośniczek i oddałem go właścicielowi. Teraz sobie kupię swój własny, bo mi się nawet podobał ten kreatywek mały. No i co ciekawsze, w testach on wypada całkiem nieźle, tym bardziej, że podobno jest podatny na korektor, a ja nie pamiętam, czy wtedy miałem jeszcze starego LG-ka tylko bez korektora, czy już miałem to znaczy tego Samsunga A70, gdzie mam super korektor, także jeszcze w tym kreatywku będę mógł sobie dźwięk poprawić. I ciekawe, czy to w ogóle będzie mogło z jakimś najsłabszym radiomagnetofonem startować. Chociaż podejrzewam, że Panasonicka FS410 basowo to na pewno pokona. Ale czy to będzie miało jakiś podjazd do FS420? Być może, bo FS420 jeszcze kiedyś, te parę lat temu, od niego się w końcu zaczęło to poszukiwanie tych wszystkich sprzętów. Tak mi się ten FS420 bardzo spodobał. A teraz jak go mam, to jest zwykłe, takie słabe, coś tam stukające radyjko, ale przy ilości tych mocnych, fajnych sprzętów, jakie teraz mam, to FS420 to jest taka trochę pierdołeczka. I no, ciekawe będzie zestawienie, czy taki mały MovoPlay, który też ma głośniczki po 5 W, łącznie 10, tak samo jak mały Panasonic FS420, będzie miał do niego jakiś podjazd, bo oczywiście no, FS420 ma tą przewagę, że ma większą budę, a Creativek to, że no jest nowoczesny, te basy tam są już trochę inaczej
wydobywane z tych głośników, także będzie ciekawie to porównać, bo kiedyś jak chyba miałem ten głośniczek, to jeszcze nie miałem FS-420. Znaczy miałem chyba już FS-440, ale nie pamiętam, czy ja to porównywałem, chyba nie. Także na dniach też będzie takie porównanko. A na razie zmykam. Hej, może jeszcze sobie troszkę muzyczki posłuchać, jak chcecie. Także przyczaduję tutaj troszkę tym harmankiem i po nutce będę zmykał. Może w trybie rozszerzonym. Tutaj z tym trybem rozszerzonym, podobnie jak z Sony, rośnie trochę przestrzeń dodatkowo, wzrastają trochę średnie, ale dźwięk się tak nie rozlewa, nie zlewa się tak jak z Sony, czyli coś, co mi się kiedyś nie podobało, teraz zdaje się być nawet lepszym wariantem niż ten live w Sony, w którym dźwięk tak się trochę zlewa, bo tutaj wcale się nie zlewa. Także ten tryb też nie jest głupi. Lepszy jest w plenerii. Na pewno lepiej będzie to się niosło w plenerach. Tyle, że z tego co pamiętam, właśnie baterię dużo szybciej zżerał i dlatego go nie używałem. Ale jeśli mi przyjdzie ta duża, mocna bateria, to będzie ten tryb się super w plenerii nadawał z tą lepszą baterią. Dobra, bo jest tak głośno, że nie wiem, czy mnie jeszcze słychać na tym filmie. Także już posłuchajmy, nie udzielam się już. Dobra, zmykam, hej, trzymajcie się, bo muzyczka będzie teraz długo zamulać. To papatki.